Siemaneczko, z tej strony Anton. Witam Was na kolejnym odcinku na Osinie. Seria Polskie Mapy. I może zastanawiacie się, co tutaj ten Anton robi. Chodzi po polu. Generalnie chodzi o to mi, że tutaj już był rozrzucany obornik. I dzisiaj będziemy kontynuowali rozrzucanie obornika na tą rzodkę foleistą. Tylko, że do końca nie pamiętam, jak to było. Muszę sobie zaznaczyć, żeby później nie rozrzucać tego obornika dwa razy, bo w sumie nie mam aż tak dużo tego obornika i chyba tutaj będzie, tak? Co ja tam pługiem przejadę i później będę miał już luz. Cyk, zaznaczę sobie z tej strony. I tam chyba jest, tam gdzie traktor postawiłem, tam jest. A, dokładnie. Więc ja będę wtedy wiedział, gdzie wjeżdżać, żeby nie było problemów. Bo tego obornika powinno wystarczyć mi, ale tak, ledwie, ledwie. Dobra. Czyli dzisiaj uprawiamy pod buraki, tak? Skupimy się na oborniku. Jest też gnojowica, ale to sobie zrobi Cosplays, natomiast ja obornik będę sam wywoził. Dobra, tutaj puścimy już, bo w sumie tutaj można zacząć orać. Tutaj już zacząłem trochę, ale wtedy sobie zorientowałem się, że muszę sprawdzić. Dlatego tak, tutaj będziemy wjeżdżali. Gdzie jest ten drugi marker? Dobra, to będę wiedział. Dobra, tam pojechał orać. Dobra. No oczywiście, tutaj będzie obornik, ale oprócz tego już tam 60 rozrzuca nawóz bodajże na polu numer 9. O kurczę, ole mi tu powie. Ja nie wiedziałem, że tu jest taka skarpa. No, 60 rozrzuca nawóz na 9. Tam też by jest chyba masę już teraz sieje teraz, tak mi się wydaje. O, oczywiście trasy już są tam zorganizowane. Masę będzie na tym 10 zsiał kukurydzę. Tutaj jeszcze Głębosz. No dobrze, ale to chyba po odcinku. Głębosz puścimy sobie. Na 9 będzie gnojowica rozlewana. Też trasy są już przygotowane, ale 80 stoi jeszcze chyba u krów. Zaraz zobaczymy, bo tutaj czy to opryskane. Tutaj jeszcze, tutaj nie będziemy mieć. Może buraki sobie. Nie, tutaj ziemniaki będą na tym większym polu. O, tutaj już jest orka. Czekajcie, tutaj nie wiem, czy on ruszy, czy on sieje. Czy on wyjdziemy sobie, zobaczymy. No niby sieje, ale jakoś dziwnie zaczął siać. Aha, już wiem dlaczego. Ale tutaj są te. Tutaj są uwrocia zrobione, to on spokojnie to sobie poradzi tutaj. Gdzie jest? Jest tu gdzieś 60? Ona chyba. A, tu jest. O, tutaj jest 60, rozrzuca nawóz. Czyli elegancko tutaj się dzieje. Jak coś im zabraknie, to pojadą sobie i mam nadzieję bezproblemowo uzupełnią te nierobory. A my poginamy sobie na Gospo. Tam podłączamy mój. Ojeju. Tam podłączamy ten odrapany rozrzutnik. Nie będę kupował żadnego rozrzutnika nowego. Ten rozrzutnik, który jest. W sumie to jest ostatnia robota tego rozrzutnika na tej mapie, bo tak jak wiecie, po żniwach kończę jak gdyby tutaj już nagrywanie tu odcinków na Osinie. A w sumie ten rozrzutnik mi pasuje, więc nie będę tutaj zmieniał. 80 już jest ready. A my sobie podjedziemy. O, coś się zablokowało. Massey Ferguson. Pewnie tam 60 przejechała obok i on Aha, no tak, bo to może być taka sytuacja. Tego obornika nie mam za dużo, ale mam nadzieję, że wystarczy mi. Mam nadzieję, że mi wystarczy. Dobra. Już za bardzo nie pamiętam, w którym miejscu muszę stanąć. I chyba musimy sobie najpierw odpalić JCB, bo chyba mi się wydaje, że to było tak zrobione, że naprzeciwko bramy było to miejsce. Chyba tak to będzie, zaraz zobaczymy. Czy on będzie chciał, ma trzy trasy, tak więc też trzeba będzie uważać. Zaraz mu załadujemy pierwszą trasę. To chyba było, z tego co pamiętam, trzeba wjechać praktycznie do obory, żeby pierwszą trasę
odpalić. Już szukamy. Gospo krowy, tak? Tu był ładowanie obornika 1. Ciekawe, czy będę musiał łyżkę. Pozycję łyżki. Nie, tu już jest wszystko nauczone, tak więc. Już jest gicio. Tutaj spokojnie on będzie ładował. Nie wiem, czy tak spokojnie. No, zobaczymy, czy w dobrym miejscu jestem. Jeżeli nie, to on po prostu się zatrzyma. Zobaczymy, czy on mi to wyładuje. Powinien. Chyba w dobrym miejscu jestem. Ale idealnie pamiętam. Znaczy, fajnie by było, żeby były tu jakieś charakterystyczne znaki. Ja pamiętam, bo to już w sumie dawno rozrzucałem ten obornik, z jakiś miesiąc temu. Ale pamiętam, że trzeba stanąć było przed bramą. Bo tutaj nie mam, dzisiaj nie mam żadnej trasy zaprogramowanej do rozrzucania, ponieważ sobie sam będę rozrzucał ten obornik. Tylko oczywiście wykorzystam JCB, żeby to załadowało, żebym no nie musiał tego robić ja. Dobra, to sobie jeszcze tutaj się ładuje. W sumie nic ciekawego nie jest. A tutaj rozpoczniemy kurs na dwa połączone kursy. Zaraz wam pokażę, jak to jest wyrysowane. To on chyba złapał ten drugi powrotny. Czekaj, będę musiał wyjechać, jak gdyby. O, widzicie, tutaj na mapce wyrysowałem wam, jak te kursy wyglądają. Czyli na polu numer 9 rozlewamy gnojowicę i on sobie dowozi tą gnojowicę. Nie wiem, czy ja tego. No, chyba będę musiał Ruska przestawić, bo. I tu światło mi się świeci, nie wiem dlaczego. Skandal. Kto to za to płaci? Najbliższy. Mam nadzieję, że teraz chwyci powrotny. No dobrze. Przejedziemy się troszeczkę, zobaczymy, jak to tu będzie wyglądało. Ale wydaje mi się, że będę musiał Ruska odstawić najpierw, bo on będzie będzie nam tam blokował dojazd. I tutaj gnojowica będzie na crossplayu. Ja tutaj nic nie będę ingerował, po prostu on będzie sobie crossplay tutaj rozlewał tą gnojowicę, a ja po prostu będę zajmował się obornikiem. W tym momencie mam trochę czasu, bo tam obornik się ładuje, tak więc sobie przejedziemy się kawałek. Tutaj rzepak już kwitnie. Powolny wzrost, ale i tak to za szybko, za szybko. Dużo tych kul jest i ciężko jest to wszystko obrobić. Całe szczęście, że jest ten crossplay, bo tak to ten rzeźbił nieźle. Chyba tu już załatwię pierwszy. O, no i właśnie rozpoczął tutaj rozlewanie gnojowicy. Wyciągnie sobie. Dobra, wyciągnę sobie, tutaj będzie elegancko. Szesnastka tutaj orze. Dobra, tutaj siewy odchodzą. Dlaczego on tak dziwnie? Aha, wiem dlaczego, ponieważ. A już wiem dlaczego tak wygląda, jakby. Bo on po prostu tutaj. Mogłem jednak odczekać, żeby ta 60 najpierw tutaj rozrzuciła ten nawóz. A teraz tak wygląda, że tu jest zasiane, ale po nawozie. Tu jest zasiane. Tutaj był nawóz rozrzucony po zasianym i teraz jest znowu zasiane, a po nawozie. I znowu teraz jak przejedzie tutaj. Nie, a nie. No i widzicie, czy troszeczkę tak też. Dlaczego on ten po sobie? Nie wiem, może chyba źle trasę ustawiłem. A może szerokość roboczą? No nieważne, no. Zobaczymy, jak z tym nawozem tu wygląda. Na tym polu, tak? Dobra, to będzie dobrze. Zresztą. A, już zakończył pracę. Znaczy się, że załadował mi pierwszy rozrzutnik. Dobra, jadziemy. Aha, nie, on nie załadował mi pierwszego rozrzutnika, a ten rozrzutnik nie jest w pełności, tylko że ten pierwszy kurs, jak gdyby, on już dojechał do ściany. Dobra, to sobie wyłączymy. Jeszcze tutaj zgarniemy troszeczkę, bo jest tutaj. Ale na to już nie mam kursu zrobionego, jak gdyby, bo musiałbym jeszcze dodatkowy kurs. Mam tylko trzy kursy na obornik. Pamiętajcie, że jak chcecie sobie zrobić kurs na obornik, to wypadałoby to zrobić wcześniej. Znaczy te kursy tutaj na ten ładowacz, na tą mikroładowarkę,
należałoby zrobić zanim tutaj będzie obornik, bo później jest to ciężko zrobić. Najlepiej na już no, na takim wczesnym stadium, jak już wiecie, że to będzie płyta obornikowa, chcecie używać Coreplay i macie już wybrany jakiś ładowacz, to wtedy sobie zrobić na pustej płycie obornikowej, bo wtedy to jest o wiele łatwiej zrobić. Oczywiście można też zrobić tak, jak ja to czasami robię, że na jakiejś mapie, na której już na przykład jest ten obornik tutaj, jak w tym przypadku, to sobie odpalam nowego save'a, tam nagrywam te kursy i przechodzę do save'a, w którym właśnie już jest ten obornik i te kursy przechodzą jak gdyby na ten save. Tak więc to można sobie zorganizować w taki sposób. Ale no, lepiej, żeby to było już zrobione z głową wcześniej, te kursy zrobione, bo podczas robienia tego kursu ładowania to byście musieli przejechać po tym oborniku. Nie zawsze jest to możliwe. Tak więc myślcie troszeczkę z wyprzedzeniem. Jeżeli chcecie stosować ten Coreplay, a już macie niestety obornik na płycie obornikowej, no to możecie zrobić taki trik, że odpalacie tą samą mapę, tylko że na czystym, na nowym save'ie. O, tutaj 80 sobie jedzie. Na czystym save'ie i po prostu robicie te kursy. Później te kursy, jak już pamiętajcie zapisać te kursy, tak? Później odpalacie nową mapę, znaczy tego save'a, gdzie jest ten obornik. I sobie najczęściej nie będziecie mieli problemu, żeby użyć te kursy, ponieważ kursy są jak gdyby... One są dołączane do nowego save'a, do każdego save'a, bo one są przypisywane mapie, nie poszczególnym save'om, chociaż w samym save'ie też macie dodatkowe jeszcze pliki, które są generowane przez Coreplay. Tutaj dosyć szybko ta orka idzie, to żeby mnie nie ścignął. Gdzie tu muszę... O kurczę, dobra, ja zapomniałem, że jest taka skarpa dosyć duża. A, tutaj będę wjeżdżał. Dobra. Tutaj wszystko opryskane. Dosyć dużo kasy poszło na te opryski. Tutaj dziwnie. Tutaj niby jest obornik. A ja tu zaznaczyłem, że tu mam... Aha, bo tu jest... A ja... Gdzie jest ten drugi mark? A ja chyba nie zrobiłem. A nie, tu jest, ale... Ma, tu jestem. Dobra, tu jedziemy tutaj, wiem rozrzucać. 85 jest zablokowana. A, już wiem, 80 jest zablokowana, to o czym mówiłem, że Rusek ją zablokował. Ale spokojnie tam, dopiero jak tutaj obornik rozrzucimy, tam dojedziemy na gospo i odblokujemy tą 80, ona jest na crossplay. Tam. Tutaj ważniejsza jest robota teraz. Dobra, rozrzucamy ten obornik. Fajnie, kurczę, że są te, że jest ta rzadkie poleista, to zawsze jest uzmaicenie. Mam nadzieję, że tutaj w miarę to dobrze pokryje. Niestety tego obornika zbyt wiele nie mam. Szkoda. No ale... Ojej, tutaj już jest rozrzucony obornik. Mordę! Jak ja to wtedy rozrzucałem po pijaku? O ja, teraz będzie katastrofa. Trzeba będzie tak rozrzucać. Z takiego widoku, bo tak to będę rozrzucał podwójnie albo potrójnie. Nie mam tego obornika aż tak dużo, żeby tak tutaj sobie rządzić. Trzeba to wykorzystać jakby na maksa, to co mi tam zostało. Niewiele. Jeszcze chyba może ze dwa rozrzutniki będą. Ewentualnie się będę posiłkował gnojowicą, bo tej gnojowicy stosunkowo dosyć dużo ma. 50 tysięcy. Nie tak jak w przypadku obornika. No, o! Tutaj już muszę nawracać. O. I tu już, no zobaczcie, już prawie cały, no nie wiem, oj, chyba mi nie wystarczy tego obornika. Oj, będę tutaj musiał gnojowicę rozlewać, żeby to miało w miarę jakieś ręce i nogi, bo tam już orka poszła. Trochę pośpieszyłem się z tym.
Mogłem jeszcze poczekać z jeden dzień. O, tu jest sobornik. Aha, być może mi wystarczy ten. O ja, ale tu będzie katastrofa. Dobra, z powrotem sobie nawrócę i zobaczę, jak to było z tym dwornikiem. Prawdopodobnie 60 skończyła robotę. Teraz ją prześlemy na inne pole. Prawdopodobnie skończyłem rozrzucać obornik gdzieś w tym miejscu poprzednim razem, dlatego to tak wyglądało. Dobra, z powrotem wracam, bo tutaj mi zostało jeszcze troszkę. A może tutaj dociągnę? Nie, nie będę. Jadę po nowy rozrzutnik. Że w sumie tak naprawdę to nie jest aż tak. No, mam nadzieję, że mi wystarczy. Prawdopodobnie mi wystarczy, ale do końca nie jestem pewien. W razie gdyby mi nie wystarczyło, to mam dosyć dużo gnojowicy, tak więc gnojowicą będę się posiłkował. Całe szczęście, że jest tylko korspy. Zobaczcie, tutaj sobie leci pole. Jedno. Dzisiaj w sumie wszystkich traktorów nie wykorzystuję jeszcze. Bo jeszcze mogłem tutaj głęboszowanie strzelić. Ale tak późno się zorientowałem. Teraz już nie będę kombinował. Nagrywa się to. Nie będę ustawiał crossplayów, bo to może troszeczkę zająć czasu. Ewentualnie 60 ściągnę z pola. Tutaj, żeby masy się nie męczył. I chyba tutaj będziemy rozrzucali. Tutaj też będzie. Nie, tutaj będą. Tu będą ziemniaki na tym polu. Więc sobie jeszcze poczekamy. Z tym nawozem na tym polu. Jak on tutaj nawiózł? No w sumie dobrze. 460, 440. Aha, to znaczy się, że musiał gdzieś się załadować. Dobra, to ja tylko wyłączę i zjadę gdzieś, żeby Masejowi nie przeszkadzał. Wracamy sobie do krów. Tutaj tak, 80 trzeba będzie odblokować. To o czym już wcześniej mówiłem, że to najprawdopodobniej będzie ta 80 zablokowana przez Rudego i tak też się stało tutaj. Będę musiał chyba cofnąć tym Rudym. Wiesz, jak się trochę popracuje na tym crossplayu, to wiadomo, już nawet z wyprzedzeniem, jakie będą problemy. To akurat był na kursie, stoi, wystarczy cofnąć tego Rudego i on za chwilę pojedzie sobie. 80, mam nadzieję. A, widzicie, ruszyła sobie. Zobaczcie, tu jeszcze słomy trochę przytargałem, ale będę musiał więcej cofnąć. A nie, ona chyba ten, teraz ten. Dalej? Szalona. Dobra, to wjadę tam. Wjadę. Ale tutaj teraz porozwalałem to wszystko. Wjadę tym Rudym do tego. Do obory. Żeby tutaj nie przeszkadzał. Dobra, wjechałem do obory. Na razie sobie tutaj postoję. Krowy nakarmione, tutaj słomy jeszcze, tutaj z dwóch pól uzbierałem trochę. Jest tego dużo. No jest. Jest tego dużo, a no już nie wspomnę o kiszonce, zobaczcie ile tej kiszonki jest. Niestety nie można jej sprzedawać. Szkoda, szkoda, szkoda. Dobra, tutaj znowu przyblokowałem. 80 załadowana, ja też jadę się załadować tutaj. Tylko będę musiał teraz zmienić kurs ładowacza na drugi kurs, czyli przesunąć go troszeczkę w lewo. Jeżeli jesteście zainteresowani, jak to się robi te kursy, to odsyłam do wcześniejszego odcinka i tam chyba, wydaje mi się, że tam to chyba wytłumaczyłem, ale nie jestem do końca pewien. Ale podejrzewam, że wytłumaczyłem to, jak to się robi, dlaczego są trzy kursy i że to chodzi o to, że ta łyżka ma ograniczoną szerokość, dlatego trzeba ustawiać 3, 4, 5, ile tam zależy, ile tego potrzeba. Dobra, włączymy sobie drugi cyk. Jedziemy. On się teraz. Nie wiem, czy zauważyliście, że teraz ten kurs się przesunął jak gdyby trochę w lewo. I o to chodziło generalnie. Zobaczymy, jak on sobie poradzi. Jest tej kiszonki mnóstwo, ile tutaj tego jest.
czego zakończył pracę? Czego zakończył pracę? Jakie zakończył pracę? Rób mi tutaj. Ty, ale leń. A może tu ja rzeczywiście jakoś to źle zrobię? Może ze złej mańki? Aha, może tutaj. Czy ja robię to? Nie wiem. Zaraz zobaczymy. O, ze złego miejsca go puściłem. On jak gdyby był w środku kursu. Znaczy, niektóre kursy nie jest ważne, czy puścicie je od pierwszego punktu, czy tam od kolejnego. W tym przypadku jest ważne. Zresztą nawet on nie ma ten tryb ładowania. Nie ma w ogóle takiej opcji, że rozpocznij od pierwszego punktu, czy tam od kolejnego. On po prostu rozpocznie. To musi być jednak rozpoczęte przed pierwszym punktem. Ja próbowałem to rozpoczynać po pierwszym punkcie, no i rzeczywiście on skończył jakby wcześniej ten kurs. A więc tu trzeba też pewne rzeczy rozróżniać. Jak widzicie tutaj niby prosty mod, a można by książkę na jego temat napisać, bo jest czasami są pewne rzeczy, które... A niestety nie ma takiej... nie ma jakiegoś manuala, czy też instrukcji do tego cosplaya. Teoretycznie jest to wyjaśnione na stronie, z której ja ściągnąłem tego cosplaya, ale to tak do końca nie odpowiada prawdzie, bo niektóre rzeczy są tak bardzo ogólnikowo. Zresztą trzeba sobie wziąć pod uwagę jednak to, że ten cosplay jest cały czas jest rozwijany i coraz więcej tych funkcji, natomiast ten pomocnik, czy tam instrukcja, ona chyba wydaje mi się, że dosyć dawno temu była zrobiona i ona już dzisiaj nie jest za bardzo aktualna. Ja mówię przynajmniej o tej pomocy na stronie, na której właśnie ściągałem cosplaya. Dobra, to już chyba ostatnia łyżka będzie za chwilę. Nie, jeszcze tej, jeszcze. Jeszcze ze dwie łyżki może wejść. No to kurczę, no i nie wiem. Oj, chyba nie wystarczy. Ta kubka mała taka. Oj, 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 tu mi zostanie. No, na pewno nie wystarczy mi obornika. Myślałem, że mi wystarczy. No z tym obornikiem troszeczkę tutaj maławo. Gnojowicy jest dużo, owszem. Ale obornika jest trochę maławo. Zresztą ja już raz wywoziłem obornik. No ale z drugiej strony gnojowice też. A mimo to... No dobra. Ile tu jest? Dobra, tu już następna łyżka cała nie wejdzie. Zrobimy tak, żeby chociaż jeszcze jeden kurs zrobić, żeby tutaj coś było na tym rozrzutniku. Światło się dalej świeci. Nie wiem, co jest grane. Czasami nie rozumiem tutaj. Tak mi się wydaje, że jak gdyby... Nie wiem, ale mam takie wrażenie, że mi krzaki zginęły. Też... Tutaj często było, znaczy na tej mapie dosyć dużo tych krzaków kolidujących jest i tak mi się wydaje, że jakby jest ich teraz mniej. Nie wiem. Może kiedyś zwracałem bardziej uwagę na to i dlatego mi się wydawało, że jest ich mnóstwo. Tu się non-stopu nie rozbijałem, a teraz się jakoś tak nie rozbijam już. Pasuj się ślizga. A, ślizga się, no bo przyrżnął słup. No ale dobrze, w sumie jestem tutaj. No jak widzicie, ci, którzy oglądają moje live'y, tam też wiedzą, że ja sobie na live'ach pogrywam z cosplayem dosyć często. I tam nie mam takich przypadków, że mi się coś ślizga czy coś takiego, a często o wiele więcej traktorów, maszyn jest, no ale po prostu to, co już no, po raz enty mówię, ta mapa nie jest najlepszą mapą. Czy jest fajną mapą, ale nie najlepszą mapą, jeżeli chodzi o cosplay, tak więc czasami takie rzeczy tutaj są. Dobra, puścimy sobie. Dobra. No ja szybko wracam do klasy i jedziemy rozrzucać ten obornik, bo czasu nie ma. Znaczy,
która jest godzina 12:22. Co jeszcze w dzisiejszym dniu bym tu zrobił? Trochę kasy mam mało, znaczy mało, no. Jutro będzie znowu 50 tysięcy więcej. Generalnie tak tutaj wygląda, że każdy dzień mleko sprzedawane jest 50 tysięcy w górę. No to w sumie jest fajnie, ale chciałbym właśnie tu zorganizować ten plac i nie wiem jak to zrobić, bo jak będę tutaj organizował ten plac, to wtedy będę musiał wyłączyć siewy jak gdyby. Przesunąć sobie jeszcze te siewy. Znaczy, szczerze mówiąc, to i tak chyba będę musiał punktowy siewnik wynająć. Mam tylko jeden punktowy siewnik i zrobię to tak, jak to było w przypadku wcześniejszych siewów, że ja wtedy sobie Pottingera wypożyczyłem. I tak tutaj chyba też zrobimy, że wypożyczymy sobie siewnik, żeby te siewy szybciej trochę poleciały nam. O tak, to możemy tutaj siedzieć za długo w tych siewach. Jak jest? Aha, o kurczę. Oj, nie wystarczy mi tego. Ojojoj, nie wystarczy, niestety. No i tak właśnie myślę, czy może ten ostatni siewy sobie. Czyli tak będę potrzebował kupić sadzarkę i chyba wypożyczymy siewnik, tak? Bo tutaj jeszcze dosyć, no jeszcze wiele pól zostało, no i w sumie to większość w sumie zostanie mi na sam koniec właśnie buraki, kukurydza, czyli rzeczy, które dosyć powoli się sieje, tak? No więc będę musiał wypożyczyć sobie siewnik jakiś. Dosyć wydajny. Pomyślimy jeszcze o tym. No i jeszcze chciałbym zorganizować. O kurczę, tutaj też się wyrywałem. No jeszcze bym chciał zorganizować to, o czym wcześniej mówiłem. Wypożyczę sobie ten wał, który zmienia. 80 się ślizga. Zmienia te podłoże i tam sobie na tym polu, gdzie teraz mam, trzymam te nasiona i tak dalej. Tam sobie to zrobię taką teksturę betonu albo jakiegoś chodnika czy coś takiego. Zrobię sobie to tak bardziej profesjonalnie, żeby tam były takie ścieżki, żeby to. Bo teraz jest też ten problem, że jak kiedykolwiek robię trasę kurs z dowozem, czyli kurs, dzięki któremu ja tam sobie mogę załadować siewnik, czy tam rozrzutnie do nawozu, czy coś takiego, to te kursy są no różne. One czasami nie jadą tą samą trasą, jak gdyby, co nie jest fajne, bo później nie za bardzo wiem, gdzie mam postawić te nasiona, te big bagi z nasionami i kurczę, czasami to nie działa. A jak sobie zrobię na betonie, to sobie zrobię od razu tak, to żeby wiedzieć, że w tym miejscu stoi, wjeżdża się, tutaj muszą być te big bagi postawione, tutaj się zawsze zatrzyma, więc te wszystkie kursy będą takie same i chyba takim pomysłem też będziemy się kierowali na tym, na góralach, tylko że tam będzie trochę mniej cosplaya. Tam będą, generalnie już tam będzie tak normalnie, jeżeli tylko takie bardziej nudnawe rzeczy będą robione na cosplayu. Nie ma szans. Malutko tego obornika tu zostało. Będę musiał się posiłkować się gnojowicą, bo inaczej to nie za bardzo. Bo czym jeszcze tutaj widzimy. Nie, za mało. Tam jeszcze. No, tam jeszcze bym potrzebował ze dwie przyczepy, tak mi się wydaje. Czym wyładuję? A, wyładuję. Ruszaj. A, za daleko odjechałem, czekajcie. Musi być bliżej. No, teraz od razu załapał. Ile? 2 tony. No nic z tego nie będzie. Za mało, po prostu za mało tego obornika. Całe szczęście tej gnojowicy będzie tutaj trochę, tak więc. No, resztę tam będziemy musieli gnojowicą rozlać, bo nie będę czekał, nie będę czekał. Zbierze. Jeszcze chyba ostatnią tutaj. Nie, no, czekajcie. Nie, no, naprawdę, to jeszcze zostanie może jedna łyżka. Tutaj 6 ton, to nic.
No dobrze, będziemy powoli kończyli. Ja jeszcze sobie pojadę z tym jednym rozrzutnikiem. W następnym odcinku, no nie wiem. Nie wiem, czy będziemy siali kukurydzę. Może poczekamy sobie i zrobimy to jutro. A w następnym odcinku zrobimy ten. No. Ten. Nie wiem. Service point. Co, jak to nazwać? W każdym razie na tym polu wybetynujemy sobie. Ściągnę sobie ten mod. I wybetynujemy sobie właśnie te pole i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że to będzie działało. Nie wiem, czy to będę już wykorzystywał tak dosyć intensywnie, bo jak wejdą żniwa, to tam generalnie już... Nie, chociaż nie, jeszcze będzie... Tam na pewno będę wykorzystywał do... żeby zrobić grupę na buraki, tak więc... No, może tak to wyjdzie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No, zobaczymy, jestem ciekawy. W sumie to chcę to przetestować. Żeby na innych mapach to można, jakichś na większych, o, sorry, nie to, na innej serii to już mieć opanowane troszeczkę. Zobaczymy, jak tutaj pojedzie. Aha, nie wiem, czy ja to znowu, nie, dobrze, teraz przed pierwszym punktem odpaliłem, to nie będzie problemu. No i co? Malutko tego obornika, troszeczkę przesadziłem, myślałem, że tego obornika wystarczy, ale tak naprawdę... No, niestety za mało go było i no nic tutaj więcej nie zrobimy. Chciałem to zrobić na oborniku, ale będziemy musieli to zrobić na gnojowicy. W tym odcinku to już wszystko. Ja oczywiście, o, tam beczka przyjechała. Widzicie, jak to samo fajnie automatycznie pracuje, fajnie to wygląda. Więc ja ten odcinek będę kończył, oczywiście sobie tutaj jeszcze zrobimy, co mamy zrobić, nawieziemy tamte pole i założymy je. No i tak jak powiedziałem, w następnym odcinku taki w sumie trochę na siłę, ale tak jak powiedziałem, chciałbym coś taki eksperyment zrobić, bo być może mi się to przyda na innych seriach, więc bardzo chciałbym zrobić coś takiego. W tym odcinku to wszystko, ostatnia łyżka. 80 cyk, zrobi się tłok na sam koniec. I tak to jest, jak się z cosplayem gra. O, 80 przestawić chcę teraz ten rozrzutnik. Dobra, biegnę tam pomóc. Dobra, na razie.